Dany jest prostokąt o bokach x i y. Czy długość przekątnej tego prostokąta wyraża się liczbą wymierną? Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Mamy prostokąt o bokach x i y. Bok x u nas będzie ten krótszy, ma długość 7. Bok y u nas ma 24. Pytanie brzmiało, czy przekątna tego prostokąta wyraża się liczbą wymierną. Nazwijmy naszą przekątną d. Jak łatwo się domyśleć, skorzystamy tutaj z twierdzenia Pitagorasa. Mamy tu oczywiście kąt prosty. Przypominam twierdzenie Pitagorasa. Suma kwadratów przy prostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. W naszym zadaniu nie mamy oznaczeń A, B i C, więc podstawmy nasze oznaczenia. Przyprostokątne u nas wynoszą x i y, przekątna u nas wynosi d. Czyli mamy x do kwadratu, dodać y do kwadratu, równa się d do kwadratu. Teraz możemy już podstawiać nasze dane. 7 do kwadratu plus 24 do kwadratu równa się d kwadrat. Obliczmy. 7 do kwadratu daje nam 49. Tutaj możemy skorzystać z kalkulatora. 24 do kwadratu daje nam 576. Dostajemy d kwadrat. Po dodaniu dostaniemy 625. To jest równe d kwadrat. Teraz należy obustronnie spierwiastkować, aby obliczyć t. Oczywiście pierwiastkujemy pierwiastkiem drugiego stopnia, dlatego że mamy potęgę drugą. Pierwiastek z 625 daje nam 25. Więc widzimy, że przy takich długościach przyprostokątnych przekątna wyraża się liczbą wymierną. 25 należy do zbioru liczb wymiernych.